Wracamy do trybu kariery, panowie! Tak jest. Moja następna walka to będzie moja pierwsza obrona tytułu. Po ostatnim starciu wygranym nad Khabibem Nurmagomedowem jesteśmy mistrzami. Było to nasze drugie podejście pod tytuł. Pierwsze niestety nieudane, to była porażka z Justinem Gaethjem. Co ciekawe, Gaethje, z tego co teraz patrzyłem, jest na miejscu 7 w rankingu. My mamy mistrzostwo. Naszym następnym rywalem Dustin Poirier. To będzie bardzo trudna walka, jestem pewien tego. Chciałem też walczyć z Paulem Felderem, niestety pamiętam właśnie, nie udało się na niego trafić. Gaethje i Felder to te dwa zawodnicy, którzy gdzieś tutaj mi po głowie chodzą, choć nie wiem, czy z tym Gaethjem będę miał jeszcze szansę walczyć, kiedy on tak tutaj słabo prosperuje. Poirier, rekord 31-8. Myślę, że tutaj nie będzie sensu chyba nic odblokowywać jakiejkolwiek jego wiadomości o nim, bo wszystko tak naprawdę o nim wiem. Sam już kiedyś nim grałem. Poza tym, czy... nie, to może wszystkim się tak wyświetla. Mam wrażenie, że to pokazuje, że ma 5 gwiazdek z tyłu mimo wszystko, ale dobra, mniejsza. Szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam za bardzo, gdzie, jak się tutaj poruszać i co powinienem robić, bo naprawdę dawno temu grałem w tą karierę. Najgorzej będzie pewnie się odnaleźć w walce, bo jako tako z ludźmi jestem w stanie pograć, ale z samym komputerem może być ciężko. Spróbujmy sobie tutaj wypromować sobie tą następną walkę. Czy przewidzimy wynik? Spróbujmy. Przewidzimy, że znokautuję go w drugiej rundzie. Dlaczego by nie? Pójdźmy na całość tutaj może z tym spotkaniem online z fanami. Dobra. Pójdźmy na całość sobie tutaj z tym, z tą promocją. Czy umowę sponsorską mogę już zawrzeć nową? Chyba tak, też mi się wydaje, czy nie? Obowiązuje inna umowa sponsorska, obowiązuje jeszcze cały czas ta. Mamy ją na sporo ilość walk. No dobra, mniejsza. To nie jest w sumie jeszcze takie ważne dla mnie te pieniądze. Aczkolwiek wiem, że to też będzie potrzebne do tego, żeby zdobyć tutaj ten status najlepszego zawodnika wszechczasów. No ale spróbujemy jakoś sobie tam w międzyczasie zrobić. Ogólnie nie wiem, jak długo to zajmie, też nie chcę tutaj toczyć tej kariery nie wiadomo jak długo. Wszystko zależy też od tego, jak będzie mi szło. No póki co, pomimo tej jednej porażki, mamy, mi się wydaje, spore szanse na to, żeby wbić ten status. Bo to na przykład dwie kolejne porażki mogą tak naprawdę w sumie wykluczyć to całkowicie. Tak mi się wydaje, z tego co tam patrzyłem na te wymagania, które trzeba wbić, żeby w ogóle zdobyć ten status. Mamy tutaj bardzo dużo tygodni, więc myślę, że możemy nadal sobie próbować tutaj robić ten szub medialny wyżej. Wiem, że potem jest się łatwo przetrenować, pamiętam jeszcze mniej więcej jak to wyglądało. Mimo że dawno nie grałem, to jeszcze kojarzę jak to się tutaj wszystko odbywało. Czy będziemy transmitować? Nie, nie chcę mi się tego robić, szczerze powiedziawszy. Pójdę i po prostu spróbuję robić te sparingi. Aczkolwiek samych treningów myślę, że nie będę pokazywał. Zrobię sobie tutaj cięcie i zobaczymy się po prostu przed samą walką, bo one się bardzo powtarzają i są nudne moim zdaniem. To będzie tylko zbędne przedłużanie samego materiału. Więc widzimy się przed walką z Poirierem. No i dobra panowie, treningi odhaczone. Powiem wam, że poszło mi naprawdę bardzo dobrze. Mam sporo tych punktów ewolucji, ogólnie wszystkie zaliczyłem. No i to poszło naprawdę gładko. Aż jestem zdziwiony. No i co, wypadałoby je teraz rozdać. Wiecie co, myślę, że skoro mam ich aż tak dużo, to myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby po prostu już sobie przydzielić wszystkie atuty, jakie są. I zaraz to sobie coś wybierzemy. Tak patrzę sobie na szybko, bo nie chcę, żeby to już długo też trwało. To są takie fajne rzeczy. Stalowe bloki są fajne. Przy ruch do tyłu też jest spoko. Te zielone są najbardziej mnie interesują osobiście. Na przykład tak, mamy... otrzymywane obrażenie, że sobie zmniejszone, jeśli masz większą wytrzymałość niż przeciwnik. Też jest spoko. Akcje wykonane w ruchu, tylko to często z komputerem to ciężko czasami jest po prostu mieć kondycję na wyższym poziomie niż ona, tak nawet nie wiem, czy będę miał. Ataki frontalne, młyn. Kurde, powiem wam, że ciężka decyzja. Skuteczność bloków. Otrzymałem zmniejszone, jeśli masz mniejszą wytrzymałość. Może to i tamto, kurde, tak. Stalowe bloki. Dobra,
Wiecie co, wezmę sobie te bloki. Bo nie umiem się zdecydować raz dlatego, a dwa, że to jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Wystarczy wtedy dwa, trzy zablokowane kopnięcia na nogi po nóżkach rywala. Kopnięcia z obrotu są szybsze i celniejsze. Wiecie co? Wezmę też to. I tak to będzie wyglądało. No i resztę będę musiał przeznaczyć, myślę, na atrybuty. Jestem też tylko ciekawy, czy ja posiadam tutaj taki jeden ruch. L2 jest L2 plus L1 plus kwadrat. A plus krzyżyk albo kółko. Nie, nie mam takiego. A bo to będzie w kopnięciach. No tak. Sorry, że tak przedłużam, ale... Jest tutaj tułów. A z samym naciśnięciem nie mam. Nie mam. A nie, to jest inny ten. Dobra, mniejsza o to. Dajmy sobie atrybuty. Jest 50 do rozdania. Wytrzymałościówki mamy jak? Wysokie, prawda? To kardio jest git, szczęka, regeneracja. To są najważniejsze rzeczy tak naprawdę. Stójka, celność jest najlepsza. Siła kopnięć, szybkość kopnięć. Wszystko jest na 4 gwiazdki, czyli to są takie w miarę dobre rzeczy. Grappling, czy może tutaj coś my sobie zmniejszymy. Aczkolwiek teraz będzie walka z Poirierem, też to trzeba wziąć pod uwagę, więc może przygotujmy się trochę bardziej pod Poiriera. I rzeczywiście zwiększmy sobie tutaj cardio. I kurde, zabrało... O, nawet nie spojrzałem, ile to kosztuje. I zabrało mi wszystko. Uderzenia w parterze, też nie stać mi na to już. Ciekawe. No i to by było na tyle. Jedną rzecz sobie dodałem. Ruch głową. Coś to trzeba sobie jeszcze zwiększyć. No dobra, kondycję mam na bardzo wysokim poziomie. No to może być ważne w tej walce. Ogólnie tak. Dustin Poirier moim przeciwnikiem, tak? Dustin Poirier. To nie będzie łatwy rywal. Obawiam się, że to może być taki przeciwnik, który będzie na mnie wywierał bardzo dużą presję cały czas. I no może być nieciekawie po prostu, nieciekawie. Myślę, że mogę w pewnym momencie po prostu nie nadążać za nim. Gdzieś tam może on gdzieś ten mój blok po prostu... rozbijać na tyle dobrze, że nie będę w stanie się obronić. Dlatego ten ruch głową w sumie spoko, że go też podniosą. I tak muszę te wszystkie atrybuty, które tak mam na takich niskich, na takim niskim poziomie też popodnosić powrótku. Fakt, ja dopiero stoczyłem też 12 pojedynków. To, że jestem mistrzem UFC, to jest trochę śmieszna sprawa, ale jak na przykład spojrzymy sobie na przykład na takiego Alexa Pereira, to on też za wielu walk nie miał. No i dobra, i od razu jest bardzo agresywny. Kurde, w ogóle zapomniałem znowu, że miałem pokazywać te wejście. No dobra, trudno, musicie mi wybaczyć. Mi się to często zdarza, no ale dobra. Wiem, że tu też inaczej trzeba do tego podejść. Bardzo agresywny jest od początku. Ja na razie nie chcę za bardzo się otwierać. Okej, teraz dostałem już mocnego ciosa. Tak jest, w dobrym momencie teraz zadałem naprawdę tego prostego. Bo przerwałem jego próbę clinchu. Mam nadzieję, że nie będzie tego za często próbował. Komputer lubi to robić z zawodnikami, nawet takimi, którzy naprawdę teoretycznie nie powinni clinchować. Wiem o tym, bo wstał. Fic. A jednak, patrzcie, obalił mnie, tego się nie spodziewałem. No dobra, spokojnie. Aby tylko unikać jakiegokolwiek próby poddania dźwignią z jego strony, to będzie dobrze. Dobra, wstajemy. Na spokojnie, szukasz tu jakiejś możliwości. On musi popełnić też jakiś w końcu błąd. Zastanawiam się, czy może właśnie kopnięcie na nogi. Nie, nie tak przewidział to dobrze. Dobra kombinacja z jego strony za to. No to nie będzie łatwa walka, wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Sprytnie walczy. Dostał. Lubię ten cios. Komputer ogólnie łatwo się nabiera na obrotówki w tej grze. Trzeba o tym pamiętać. Dostał. Sepik poszedł.
Został. Dobra. Walka opniż te nogi. O to chodzi. To jest właśnie też o to chodzi, że jak gra na tym legendarnym, to nie widzę też swojej kondycji. Szkoda bardzo. Nie wiem, na jakim jest to na poziomie. Ciężko to kontrolować przez to. No ale dobra. Te nogi to jest jakiś tutaj mój plan też założony. Nie zakładam, że chcę go po prostu szybko wykończyć. Wiem, że tam wcześniej mówiłem, że w przeciągu 2 rund chcę go znokautować. Ale wiem, że to będzie ciężkie. Zwłaszcza, że tutaj staram się być bardzo defensywny na razie. Co teraz zrobi? Stanie. Dostał. O kurde! Szkoda, że w drugą stronę nie poleciałeś, chłopie. Dobra. No pierwsza runda chyba co? Jego. Nie będę sprawdzał na razie statystyk. Nie chcę wiedzieć. Ale wydaje mi się, że mógł ją wygrać. Chyba wygrał ją tam. Też miał balenia. A on tutaj teraz ładnie wjechał. Dużo więcej agresji z jego strony. No. Ciosy na tułów. Nie wiem, czy ta noga... To nie jest naprawdę dobry pomysł, ale na razie ja to zostaję bardziej poszkodowany przez te swoje własne kopnięcia. Ale jest ciężki, powiem wam, że bardzo ciężko się z nim walczy. Dostał! Ależ! O kurde, teraz ja się sam wkopałem. Cofamy się. Kombinacje w Muay Thai mi się polepszyły. Co teraz zrobić? Frontal. Dostał. Ale że jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo to zdecydowanie on przoduje. Tam go raz zawalczyłem, dostał wtedy obrotówka na obrotówkę tak naprawdę poszła. A właśnie on chyba chciał zrobić obrotowy łokieć, tak jak teraz. Żuraw. Oj, dostałem. Oj, to może być przegrana walka, mówię wam, że jest naprawdę bardzo ciężki on. Wydaje mi się, że mogę go tu nie pokonać. Dobra. Ale to nic nie znaczy, on to zaraz może zrobić jakąś gumową gardę czy cokolwiek i jestem w dupie. Spróbujmy. Khabiba trzymaliśmy wtedy w parterze, może i Poiriera utrzymamy. Ale by było, jakbym go poddał. A ja tu mam jakieś poddanie? Nie bardzo. O, pyk. Przejęty. A tu mam poddanie? Niestety nie. Ale tu mogę mieć. Przejdę go? No dobra. Jesteśmy w ważnej pozycji. Co zrobi? Osiągnięcie. Spróbujmy go udusić, cwaniaka. Nie da. Ach. Dosiadł? Próbuję tylko przetrwać. No ja mówiłem, że go znokautuję go w tej drugiej rundzie, ale to się raczej nie uda. Chyba, że teraz. Czyżby? Ja wiedziałem, że komputer jest podatny na te obrotówki, ale że aż tak? No dobra. No i nie wiem. No trochę odmieniłem tą końcówką. Tą walkę. I prawie spełniłem swój warunek. No komputer jest bardzo podatny na te obrotówki w tej grze. To jest strasznie głupie ogólnie. Jest bardzo niewyważony. Ach. Zrób tak jeszcze raz, to zobaczysz. Komputer na szczęście też daje się na tym łapać łatwo, tak jak prawdziwi gracze. Więc czekam jeszcze raz na ten cios. Może go zrobię, jak będzie trochę dalej odolony, nie? Ja go zachęcę tym... sam robię ten cios. Pyk.
Nie tym razem. Dostał. John, don't you come to me without a combo. I want the whole platter. Give him the whole platter, young man. Put some punches together. Kurde, jak on klinczuje, jak to wkurza. Give him more than one strike. You have now found a set of punch. The jab is landing consistently. On sam pozwala na używanie eksfoliantów, bo głupio walczy. Ale to taka taktyka komputera, praktycznie każdym zawodnikiem. Klinczuje i klinczuje cały czas. Aj. To było głupie. Trochę pewnie kondycji na tym straciłem. Ale! Jak on to zrobił? O, pudło, frajerze. Alright, good job by him there to raise the guard and protect his head. Pick. He's doing a good job keeping the guard high. Stop. Locked in his head, making sure he's not taking those damaging strikes up top. Come on. Lubi on zadać tą obrotóweczkę na ciało. Tym kurierem, a to może być dla niego zgubne w pewnym momencie. Come on. Dostał. A ja też. O kurde, ale mi teraz natłukł. Kurde, nawalił mi garści. Spadaj. O kurde, jak to się stało? Zjeżdżaj. O kurde! No, walę te trochę obrotówki na pałę, to prawda, ale bo one bardzo często wchodzą. Jak dlatego, jak on czasami tymi... jednak w którymś momencie nie wejdą, tak jak, i on zareaguje tak jak prawdziwy gracz by zareagował, to jestem trochę czasem zdziwiony. Pat, to dostał. Kurde. Cóż za walka. Gdyby naprawdę taki pojedynek się toczył, to chyba komentatorzy by byli w niebo wzięci. Jeszcze teraz obrotóweczka szybko? A jak? No widzicie, ta obrotówka praktycznie za każdym razem wchodzi. Spójrzmy sobie na statystyki ogólnie przez całą walkę. Bo jednak teraz już nie wytrzymam, muszę zobaczyć. Na pierwszą rundę wygrał on bez dwóch zdań. Drugą rundę wygrał, no chyba również on. On wygrał. I trzecią rundę wygrał on. Także no przegrywamy. No muszę go wykończyć, bo na punkty przegram tą walkę. To jest pewne. No, ale walka jest bardzo dobra. Nie ma co tutaj dużo mówić. Knockdown za knockdown. Dawaj, Poirier. Żuraw. Trzeba ryzykować, bo tutaj nie ma sensu wchodzić z nim w taką wymianę po prostu. Ja ogólnie no, jestem też znacznie słabsze parametry, więc to jest praktycznie zawsze się kończy no, dla mnie zgubnie. Stał. Dostał. Ale patrzę, on też już jest naprawdę ledwo żywy. Łokieć. Dobra, trochę się wstrzymać z tym łokciem. Patrzcie, jest bardzo zmęczony. Jest bardzo zmęczony ten Poirier. Kurde, on jest bardziej zniszczony niż ja. Nie wiem, z czego to wynika. Ale komputer, patrzcie, też broni się dobrze przed tym wykończeniem, a zazwyczaj kiepsko mu to wychodzi. Stanę i co, no obrotówka, tak? A, patrzcie, mi bronił. To by się spodziewał. Pyk. Na spokojnie, też nie da się jakoś głupio trafić. Na razie te proste dobrze wchodzą, ale wystarczy zaraz jakiś jeden jego... Zacznie jakiś zejście do boku i ja zaraz będę znokautowany, prawda? Jeszcze nie widzę kondycji, zaraz za bardzo się otworzę. O kurde. Patrzcie, już jestem też praktycznie totalnie wymęczony. Jestem już na tym samym poziomie, mam przewagę, trochę za bardzo zaszarżowałem i... Zaraz komputer to... Wykorzysta, a cały czas idzie w lewą stronę. Aha. Aha. Lekki uraz. Spadaj. Nie mam poddania. Kurde.
To ciekawe. No i co, oczywiście, jak zwykle, to samo, czyli obrotówka. Za każdym razem, wygrałem walkę. Co za głupota. No cóż, pierwsza obrona pasa zaliczona. Długa to była walka, Przyznaję, długo z nim walczyłem. I nie była to łatwa walka, no ale mamy to, no nabierał się cały czas na tę obrotówkę, ponieważ nie był zbyt inteligentnym rywalem. Utalentowany, ale niezbyt inteligentny. Ogólnie chyba jestem jedynym zawodnikiem w historii, który tak nawala te obrotówki i tak zabija wszystkich. Ja powinienem mieć jakąś ksywkę z tą obrotówką związaną. And still! Dziękuję, Dana, dziękuję. Oni już wiedzą, w ogóle też zauważcie szum medialny, jaki wysoki był. Oni już wiedzą, że to już jest, że to jest przyszłość, to ja jestem tym, to jestem ja. To we mnie trzeba inwestować. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Jestem ciekaw. Wskutek ostatniej walki wskaźnik długości kariery spadł do poziomu, który wpływa już negatywnie na niektóre atrybuty. Co tak szybko? O Jezu, co wy gadacie? Ale bzdura. Jak ja dopiero kilkanaście walk stworzyłem. Nie wiem ile lat mam dokładnie w tej grze, ale na pewno jestem młody. Jakbym nie przewinął i poczekał, to bym wiedział ile. Ale długo się ładuje. No jestem naprawdę ciekawy, kogo mi teraz rzucić do UFC? No, tego Paula Feldera bym chciał dostać, albo Gaethiego naprawdę, i to byłoby ciekawe. No nie ukrywam, Poirier był ciężki do pokonania, na początku bardzo szarżował, ciężko było go po prostu sobie tam uciec od niego. Tak jak podejrzewałem zresztą na początku. Tak to wyglądało. No dobra. Przejdźmy sobie od razu do oferty walki. Paul Felder. Jest on numerem 1. No i co? No i zasługuje na tą walkę. No bierzemy Paula, tak? 6 tygodni. Tak jak sobie życzyłem. Nie wiem jak to wygląda sprawa z tym przechodzeniem do kategorii wyżej. Czy to się dostaje to po ileś, po jakimś konkretnej ilości walk? Czy jak to wygląda? Nokauty 10 na 12, premie za występ 7 na 11. Czego mi tu jeszcze brakuje? No, nokautów, tak jest najbliżej. Jeśli na przykład teraz bym znokautował Feldera i potem załóżmy Gaethiego. I wtedy by było git, tak? Który jest Gaethi? 9, jeszcze bardziej spadł. I tak, Felder jak najbardziej zasługuje, jest pierwszy. No i nie wiem co potem po tym Felderze. No jeżeli Gaethiego nie dostanę, bo on jest tak nisko. A chciałbym z nim ten rewanż. No to wydaje mi się, że albo pójdę w kategorię wyżej, albo to będzie trzeba chyba zakończyć już tą zabawę wtedy, nie? Także nie wykluczam, że to może być nawet przez ostatni odcinek z kariery. Bo myślę, że walczenie cały czas z tymi samymi rywalami nie ma jakiegoś większego sensu. Zwłaszcza, że większość przeciwników stąd tutaj już pokonałem. Z Islamem na przykład nie przyszło mi się zmierzyć, nie dostałem Charlesa Oliveira niestety i już raczej nie dostanę. Niestety. No. No dobra. No to tak, moim następnym rywalem Paul Felder. Zasada ta sama co przy Poirierze. Nie będę was zanudzał przygotowaniami, co? I widzimy się już przy samej walce. No i co, moi drodzy? Jesteśmy już tuż przed walką z Paulem Felderem. Przygotowanie poszło nie najgorzej, ale bez kontuzji się niestety nie obyło. Praca nóg tutaj widzę ucierpiała. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest ze względu na to, że tam się wcześniej pojawiło coś, że mi niektóre atrybuty się pogorszyły. Tak, to chyba właśnie tak było. Bo tu miałem kontuzję tułowia, no ale dobra, nadrobiliśmy to. I tym razem wydamy punkty na coś, co jest mniej kosztowne, czyli po prostu te najsłabsze atrybuty postaram sobie poprawić. Aczkolwiek one też i tak nie wszystko są drogie, tak naprawdę wszystko tutaj dużo kosztuje. Ofensywę przy poddaniach sobie dodamy raz.
Uderzenia w parterze sobie dodamy drugi raz. Wszystko, żebyśmy mieli chociaż na te dwie gwiazdki. Żeby nie było tam nic na 1,5. No to tylko pozycja górna mi to jeszcze została. Na 1,5. Siła nóg jest tutaj też nie najlepsza. No, jest parę rzeczy, które warto byłoby podwyższyć, no ale te punkty bardzo wolno się zdobywa tak naprawdę. Ciężko zrobić tutaj naprawdę bardzo wykozaczoną postać. No ale co, nie ma co to przedłużać. Przechodzimy sobie do walki z Paulem Felderem. Oczywiście udało się tutaj znowu wbić ten szum medialny na bardzo wysoki. Teraz odkąd jestem mistrzem, to jest to bardzo łatwe, żeby to zrobić. Prawie co chwilę mam jakieś tam eventy, które wybijają ten szum automatycznie bardzo wysoko w górę. No i dobra, Paul Felder, no cóż, starcie młodości ze starością. To jest na pewno, tak mi się wydaje, nie wiem jak to się w tej grze tutaj toczy wszystko. Ale chyba ostatnia próba Paula Feldera zdobycia pasa. No, jego ostatni taki jakby, ostatni run, taki po pas. Cały czas tam wygrywał swoje walki, no jest teraz na pierwszym miejscu w rankingu, no nie spodziewałbym się tego całkowicie. Zwłaszcza, że było bardzo dużo tych mocnych fighterów w tej kategorii lekkiej. No zobaczymy. Śmieszny by było, jakby to akurat on nie pokonał, ale wydaje mi się, że to powinien być no, prostszy przeciwnik niż no, większość pozostałych tych moich rywali, z którymi, tych poprzednich, z którymi walczyłem. Jak Conor McGregor, Poirier. No miałem tam mocnych rywali. Gaethje. Ale nigdy nic nie wiadomo. Nauczyłem się też pewnego nowego ciosu. Tornado kicka. Spróbujemy go gdzieś tutaj sobie wkleić w trakcie pojedynku. No to jest moja, no druga obrona pasa, tak? Już pierwszą mamy za sobą, udało się ten pas obronić. Zobaczymy, czy to uda się zrobić po raz drugi. No trzy obrony pasa, myślę, że to jest wystarczające, żeby potem móc sobie powiedzieć, dobra, dziękuję, ale odchodzę. Ale nie wykluczam gdzieś tam jakieś walki, na przykład o pas wyższej kategorii wagowej. Nie wiem, czy tylko dostanę taką szansę. Z ostatnich 12 walk, 10 to wygrane przez knockout. No tak, to było, jedna to była porażka. A jedna to była decyzja z Benilem Dariuszem. No gdzie też byliśmy bardzo bliscy porażki. Tam czas nas uratował. Nas Gaethje, no cóż, to się nie udało wygrać niestety. Co innego z Poirierem, który też czas rozwalał, bym pewnie, że przegram już tą walkę, szczerze mówiąc. Mamy dopiero 23 lata, a tutaj kariera, ta gra pokazuje mi, że jesteśmy już tacy starzy, że damage na nasza kariera wywarła. No fakt, trochę przejęliśmy przez całe te wszystkie walki, no i tych walk trochę zaczęliśmy na najwyższym poziomie, no ale mimo wszystko. 23 lata dopiero. No a ten Poirier mimo wszystko dał się pokonać w taki bardzo głupi sposób. No trochę jest to głupie z tymi obrotówkami, że komputer na to nie reaguje. Wystarczyłoby głowę opuścić do dołu. Dobra, myślę, że pozwolę sobie przewinąć już Bruce'a Buffera i przejść od razu do pojedynku. No dobra, Paul Felder kontra Cyber MMA. Zobaczmy, czym Paul Felder mnie tutaj zaskoczy. A, dobra. To nie jest Poirier, to ja będę z nim trochę sobie odważnie pozwolić na wchodzenie w jakiekolwiek wymiany. Wydaje mi się też, że będę miał nad nim przewagę kondycji. Mam dobrą kondycję. 4,5 gwiazdki to jest naprawdę dobre. Jakbym miał na 5, była w ogóle bardzo dobra. Pracujemy sobie nad jego ciałem. Na spokojnie. Pyk. Cały czas nad ciałem. Kolanko. Na razie tutaj czuję na razie przewagę swoją. No to jest w końcu taki rywal, który nie ma nade mną przewagi. Bardzo statystyk. Ja się trochę polepszyłem w międzyczasie. On ma też 4 gwiazdki. Nie wiem, czy ja mam 4, ja mogę mieć jeszcze 3,5 mimo wszystko. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Ale zaraz pójdzie jakiś high pewnie z mojej strony. Na razie się wszystko dobrze toczy. Dużo boksu ze strony Feldera. Ale mimo wszystko fajnie walczy, no. Dawno nie czułem przewagi ze swojej strony. Mimo, że tam na przykład tego Khabiba tak naprawdę rozwalałem, to mimo wszystko czułem tam, że w każdej chwili mogę przegrać. No i fajnie, że on nie klinczuje też tym Felderem, to jest spoko sprawa. Dostał łokieć.
Na pewno gdzieś tu będę chciał wkleić tego, tą obrotóweczkę swoją. Słynną już tutaj na pewno w UFC, którą wszystkich rozwalam. Łokieć. Kolano. No na razie zdecydowanie prowadzę tą walkę. Jest ona tutaj prowadzona pod moje dyktando. No tutaj pierwszy raz mistrz naprawdę pokazuje swoją dominację. A droga była wyboista do mistrzostwa, bo tam były trudne walki, naprawdę. A to jest czasem jest coraz łatwiej. No to w sumie też już coraz bardziej rozkminiam, jak komputer walczy i exploit. No wykorzystuję te jego słabe strony. Tak w sumie nawet bym powiedział, nawet nie słabe strony, i niedopracowania, typu właśnie te obrotówki. A dostał podbródka. Jeszcze raz. O kurde, dostałem łokcia. Niedobrze. Frontal! Pięknie wszedł. I teraz jeszcze obrotóweczka. Komputer bardzo ją lubi. O, tak jest. Ale przeżył to. Dostaliśmy łokieć pod koniec rundy. Odczuł to nasz zawodnik. Ale zrewanżowaliśmy się bardzo szybko. Podwójnym knockdownem. Zobaczymy, jak wyjdzie do drugiej rundy po tych dwóch ciosach. Paul, dawaj no. Pamiętam, jak na początku musiałem cały czas uważać na tą kondycję swoją, żeby przypadkiem ona mi gdzieś nie spadła. Teraz jak już mam na takim mam bardzo wysokim poziomie, to mogę sobie na więcej pozwolić. No i wygramy tą walkę. To jest spokojnie. Wszedł tam ten jeden łokieć, ale nic poza tym. Mamy to! Kolejne zwycięstwo. No i kogo teraz damy UFC, bo praktycznie całą czołówkę wykosiłem. Praktycznie wszystkich, którzy tam byli. Justin Gaethje wydaje się być jedyną logiczną opcją, mi się wydaje. Jeżeli w tej kategorii wagowej masz kim zobaczyć, to pomimo tej różnicy w rankingu powinni dać mi Justina Gaethje'ego. Tak, takie jest moje zdanie. Ja bym tak zrobił, jakbym był matchmakerem UFC. Ale łatwe starcie, no. Przykro mi, Felder, że cię odsyłam na emeryturę, no po prostu. Ale chyba nie dzisiaj pierwszego. And still. No byłem dobrze przygotowany do Feldera, no ludzie chcą mnie oglądać, no nie ma co tutaj żeby mówić, no prawdziwy mistrz. Dobra. Dosyć tych przechwałek. Przejdźmy sobie tam do tego trybu kariery i zobaczmy, z kim przyjdzie mi się zmierzyć w następnym epizodzie. Bo sam jestem bardzo ciekaw. Przedtem jeszcze sobie wejdę też zobaczyć, jak tam w rankingu to wszystko wygląda. Nagły i ostateczny knockout, no. Spodziewałem się trochę większego wyzwania od Feldera. Tam mnie zaskoczył tym łokciem, no tam przestraszyłem się, że może tam zaraz coś pójść, jakiś atak, który mnie wykończy. Zresztą potem ten łokieć poprawiony fajnym kopnięciem na tyłów. Ale zaraz potem weszło to, na co komputer się łapie, czyli po prostu ustać w miejscu i zadać najzwyklejszy cios. Jest to głupie? Jest to głupie, no ale też. Nadal mam 3,5 gwiazdki. No dobra, wygrana. Moje 13. zwycięstwo. Szczęśliwe. No dobra. Spójrzmy na ten ranking. Właśnie, to jest premie kontraktowe. Nie wiem, nie powinienem dostać... A nie, jest, jeszcze pozostała zakontraktowana walka, czyli jedna. No to po tej walce podejrzewam, że powinienem dostać rzeczywiście już tą opcję pójść o kategorię wyżej. No i liczę na to, że będzie to Justin Gaethje, który jest mimo wszystko jest 9. Jak nie on, no to nie wiem, kogo mieliby tutaj wybrać. Mogliby dodać mi jakiś rewanż z kimś, nie wiem, z Tonym Fergusonem, choć... Czy ja walczyłem z Tonym Fergusonem? Już nawet nie pamiętam teraz, przepraszam, wybaczcie, muszę sobie przypomnieć. Tak, walczyłem, no. Walczyłem, pamiętam. To bo może być na przykład rewanż z Tonem, bo nie wiem, co tu innego mogliby wymyślić. Szczerze mówiąc, ani z Khabibem nie chcę mi się walczyć, no nie, z nim się nie chcę walczyć, zobaczmy. Najwyżej będę odrzucał
Co z tego? Sprawdźmy to. Conor McGregor. No jest to gdzieś tam teoretycznie, wiecie, ma to jakieś tam logiczne podłoże, jakby zawalczył z McGregorem, tak? Ale no chyba nie chcę się z Conorem walczyć. No, była to bardzo ciężka walka, też z nim pamiętam, ale udało mi się z nim wygrać. Ostatecznie. Odrzucę tą walkę. Ile mam w ogóle opcji odrzucenia? 3. To odrzucę tą walkę. Ja chcę zawalczyć z Justinem Gaethjem. Ale jak Intan. Słuchajcie, to musi to być Gaethje. Z 7 na 8, z 8 na 9. Powiedzcie, że tak to będzie wyglądało. No i ten Tony Ferguson nieszczęsny. Zawsze jak odrzucam walki, to Tony Ferguson. No ale mam jeszcze... O, jeszcze jedno odrzucenie mam. No tak, proszę bardzo. Gaethje, Gaethje, Gaethje. Khabib. On ma 32,5. Jakbym był jedynym zawodnikiem, którego pokonał, to bym z radością z nim zawalczył. Z radością, no ale no... Ten Conor już mi się bardziej podobał na start. No ale dobra, no to UFC proponuje mi Khabiba, mówi, że mam zawalczyć z Khabibem i koniec. Nie, z Gaethjem nie chcą, żebym walczył. Nie wiem, co ten Gaethje ostatnio chyba wszystko przegrywa. Półśrednie kto jest mistrzem? Covington. Średnia Cannonier, Jones. Anthony Johnson? To ciekawe. Angela Hill też ciekawe. Jennifer Maya, Holly Holm. Same ciekawostki. Joseph Benavides, Petr Jan. Volkanovski. Dwie porażki ma, co też ciekawe. Jedno z Makaczewem. Ja w sumie jest jedno porażko też, no widzicie, z zerem nie ma żadnego mistrza. No dobra, przyjmujemy tego Khabiba. I z Khabibem zmierzymy się już w następnym odcinku i mam nadzieję, że po tym Khabibie dostanę walkę z Covingtonem. I myślę, że będziemy sobie wtedy mogli zakończyć na spokojnie chyba tą karierę. Akceptuję tą walkę z Khabibem. Wiem już, jak ona będzie wyglądała, cały czas clinch i próby obalenia. I tak z nim wygram, to tak, będę miał ten, no, teoretycznie będę miał nokauty, tak, seria wygranych to jeszcze sporo do tego mam, brakuje mi. Premię za walkę wieczorem, tego też nie ma szans, żebym osiągnął, no w większości z tego nie ma szans, żebym osiągnął niestety. Seria obron tytułu, nie zrobię tego. Więc tego najlepszego zawodnika wszechczasu nie zrobię na pewno, niestety. Nie ma szans. Byłoby na przykład szansa na tę serię wygranych czy coś, ale no to już niestety już za mną przez tą porażkę z Gaethjem. Poddań też nie mam, praktycznie. Mistrzostwo świata dwóch kategorii, to jeszcze też mogę zdobyć. No to są tutaj dwie rzeczy, które mogę tam gdzieś jako tako do siebie dorzucić, ale wszystkiego raczej nie zdobędę. No i na to liczę, tak, no na następną walkę, że w następnym odcinku sobie to wszystko zakończymy. Walki z dwoma grapplerami, Khabib, a potem Covington, no to byłoby całkiem fajne. No ale cóż, to najwyżej już w następnym epizodzie. A dzisiaj się co, panowie, żegnam już z wami. Dzięki, że oglądaliście mnie po tej długiej przerwie. Na pewno teraz będziemy częściej wracać z live'ami, co myślę, że Mateusz Gamrot się pojawi jeszcze teraz w przyszłym tygodniu, nie? Także wypatrujcie. Mam nadzieję, że ten kwiecień będzie obfitował filmami na moim kanale. Trzymajcie się, panowie, do zobaczenia. Cześć!